Dzień dobry wszystkim. Chciałem podziękować za zaproszenie na sobotę rano do pracy. I kiedy Marta Szumańska napisała do mnie pytanie, czym czegoś nie opowiedział, to akurat miałem na świeżo w głowie obszerniejszą historię, której fragment tutaj przedstawię, a potem czas mi dopisał do tego przepiękne zakończenie. Ale zacznę opowieść nie od początku, ani nie od końca, tylko od środka. Środek mojej opowieści jest w sierpniu 1900 roku, kiedy Dawid Hilbert na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Paryżu miał słynny wykład, na którym sformułował 23 problemy, i one bardzo mocno wpłynęły na to, w jaki sposób spora część matematyki rozwijała się przez cały XX wiek i rozwija do dziś. I tam we wstępnej. Partii tego wykładu jest taki fragment, który tutaj w wolnym przekładzie z drobnymi skrótami zamieszczam, gdzie Hilbert mówi, że matematyka tak naprawdę rozwija się dwiema drogami, które są splecione. Jedna droga to jest nasz umysł. Nasz umysł, który postanawia zostać głównym aktorem, jest rozzuchwalony, sam zadaje pytania, sam szuka na nie odpowiedzi, cieszy się jakie znajduje. No ale oprócz tego jest druga droga I to jest związek matematyki ze światem realnym. Wszystkie zapotrzebowanie, zapotrzebowania na zastosowania matematyki i nowe pytania płynące z rzeczywistego doświadczenia, jak mówi Hilbert. I mówi również, że harmonia, którą matematyk widzi w swoich, w swoich badaniach, w różnych metodach, ideach, ma źródło w tej grze, w tej przeskakiwaniu z jednej drogi na drugą. I to jest taki kawałek, ten kawałek matematyki, o którym chcę szybko powiedzieć. To jest przykład takiej sytuacji, moim zdaniem. A prawdziwy początek historii jest gdzieś w XVI wieku, kiedy Wielka Brytania się zorientowała, że nieco wcześniej, na przełomie wieku XV i XVI, zaczęła tracić w stosunku do Hiszpanii i Portugalii, które w ogóle podzieliły cały świat na mapie między siebie w pewnym momencie, i mniej więcej za czasów królowej Elżbiety I. Powstała w Wielkiej Brytanii instytucja królewskich piratów, to znaczy ludzi, którzy uprawiali piractwo za królewskie państwowe pieniądze po to, żeby przyczynić zdobyczy koronie brytyjskiej. Jednym z nich był Walter Raleigh, oprócz tego pisarz i poeta. I on no między innymi był człowiekiem, który dla Wielkiej Brytanii zdobywał pierwsze kolonie w dzisiejszej Ameryce Północnej. Jego asystentem był astronom, matematyk i etnograf niejaki Thomas Harriot. Pływał z nim w latach 80. do Ameryki. Eee, gdzieś tam, powiedzmy, bywał w dzisiejszej Karolinie Północnej, w dzisiejszej Wirginii. Napisał takie dzieło, które się nazywało krótki i prawdziwy raport o nowo znalezionym kraju Wirginii. I, eee, że tak powiem, matematyczna... Część tej historii, zaczynającej się od Raleigha i Harriota, zaczyna się w końcówce XVI wieku, kiedy Ralej mówi, jesteś tu moim asystentem, uczonym człowiekiem, ty mi naszykuj taką tabelę, gdzie będzie widać, ile kul armatnych jest w stosach, jak my je układamy na pokładzie. No i Raleigh, Harriot takie tabele naszykował. Napisał, że jak stos ma taką podstawę, to łącznie w nim jest tyle kul. Jak możemy ułożyć tyle stosów, to tyle kul będziemy mieć na okręcie. i Robiąc to, zaczął badać w ogóle, no, jakie są wzory na sumy kwadratów kolejnych liczb naturalnych, takie zabawy jak ćwiczenie z analizy matematycznej, dowody indukcyjne i badał też zestawy możliwych ułożeń cząsteczek w kształcie kul. Jak już przed wiek XVII, to w czasach, kiedy Kartezjusz jeszcze był dziecięciem, Harriot zaczął korespondować z Keplerem. I korespondowali sobie na tematy optyczne i w szczególności rozważali pytanie, dlaczego promień świetny, jak przechodzi przez granicę dwóch ośrodków, np. z powietrza do wody, to dlaczego się częściowo odbija, częściowo załamuje, dlaczego tam w ogóle jest coś takiego jak jakiś kąt załamania. No i Harriot miał na to taką odpowiedź, która przełożona na współczesny język, mówiłaby, że materia tak naprawdę ma strukturę atomistyczną, składa się z jakichś małych kulek i dlatego trochę efektu jest takiego, trochę innego. Kepler y, miał dużo bardziej takie jakieś bajkowe tłumaczenie, ale za sprawą Harriota przyjął atomistyczny pogląd y, taki o strukturze materii i w ślad tej korespondencji w słynnej potem broszurce o sześciokątnym płatku śniegu sformułował hipotezę o tym, jakie jest najgęstsze możliwe ułożenie kul w przestrzeni trójwymiarowej. I hipoteza, że takie właśnie jest najgęstsze możliwe, no to była znana jako hipoteza Keplera. Po lewej jest taki stos kul, jaki można tu i ówdzie zobaczyć. Ten stos jest narysowany przez komputer. Po prawej jest wycinek tego stosu, który za chwilę sobie obejrzymy w pewnym powiększeniu, żeby zobaczyć, jaka jest gęstość tego upakowania. Tutaj może się zastanawiam, czy ja tu mam jakiś wskaźnik. Tak, mam wskaźnik. Bo to najgęstsze ułożenie kul powstaje w taki sposób, że układamy płaską warstwę kul tak kształcie plastra miodu, te kule są w wierzchołkach sześciokątów foremnych i cień tej, tego ułożenia widać tak, że trzeba spojrzeć na te trzy kule konkretne, o, albo na te tutaj szóstkę i tutaj jakby tak po takich skosach patrzeć na to ułożenie, to tam widać takie takie warstwy układane w sześciokąty, a tu jest troszkę inny Troszkę inny widok na strukturę tego ułożenia. Tutaj spróbujmy. Jeden ze sposobów myślenia o tym ułożeniu jest taki, że widzimy takie szklane kostki i one, jed, one szczelnie wypełniają przestrzeń i środki kul są. Spróbuję to też pokazać. Są w wierzchołkach sześcianów wszystkich. O, tu, 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 tu. I w środkach ścian. I kule są jednakowe, jak największe, to znaczy ta kula, która tutaj ma środek na górnym dęku sześcianu, dotyka kul znajdujących się w narożnikach. Jaka jest gęstość takiego upakowania? No to ja tutaj na, napisałem jeszcze raz pokażę rysunek, ile tutaj tych kul widać. Sześcian ma 8 wierzchołków, tam są środki kul i ma sześcian. No to jest 8 fragmentów kul o środkach w wierzchołkach i 6 połówek kul o środkach na ścianach. To znaczy objętość kuli to jest 4 trzecie pier do trzeciej, jest 8 kawałków po jednej ósmej, 6 kawałków po jednej drugiej, to razem wychodzi 16 pier do trzeciej przez 3. No i trzeba jeszcze policzyć jaki jest promień takiej kuli. Przekątna jednej ściany to jest 4R. Tam widać średnicę tej kuli na środku i dwa promienie w narożnikach, więc krawędź sześcianu jest pierwiastek z dwóch razy mniejsza. No i możemy obliczyć objętość i stosunek, przepraszam bardzo, stosunek jednego do drugiego to jest pi przez pierwiastek z 18 dokładnie, a po inżyniersku. 74% i jak się bierze rozmaite książki, które mówią, jaka jest gęstość materiałów sypkich, ile jest piasku w piasku, a ile tam jest powietrza, to inżynierowie wiedzą, że tam jest 74% piasku w piasku, a reszta to jest powietrze. No i Kepler mówi, że gęście się nie da i wszyscy sprzedawcy pomarańczy na straganach z nim się zgadzają. Yy... Jakbyśmy pomyśleli o tym, ile jest takich różnych ułożeń, które realizują taką samą gęstość i wiemy o tym, że one powstają, tak się bierze taką warstwę no, układaną płasko optymalnie i na nią nakłada następne, to okazuje się, że trzecią warstwę mm, można nałożyć na dwa sposoby. I te dwa sposoby są pokazane tu na rysunkach, tak jakbyśmy patrzyli na to z góry. Te białe kule są na samym dole te szarawe są po środku te. Te ciemne są na wierzchu. No, dopóki układamy dwie warstwy, to nie widzimy żadnej różnicy. Jak kładziemy trzecią, to możemy ją położyć na dwa sposoby na drugiej. Pierwszy sposób jest taki, że środki kul trzeciej warstwy są idealnie nad przestworami w pierwszej warstwie. A drugi sposób, tutaj widoczny po prawej, jest taki, że środki kul. Z trzeciej warstwy są idealnie nad środkami kul z pierwszej warstwy. No więc takie najprostsze rytmy układania tego są dwa. Jeden to jest rytm na trzy walczyka, ABC, 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 a drugi rytm to jest taki rytm na dwa. Raz, dwa, raz, dwa. I jak się to próbuje obejrzeć. Słom? Blusowy. Blusowy, tak. Jak się to próbuje obejrzeć, jakbym zobaczyć, jaka, jaka geometria tego ułożenia się z tym kojarzy, no to jedno z tych ułożeń to w bluesowym rytmie nazywa się po angielsku hexagonal close packing i ono, jakbym dobrze jego fragment jest wyobrazić sobie tak, żeby zobaczyć taki półforemny wielościan, tak zwaną podwójną kopułę trójkątną, ona ma 12 wierzchołków. Widać, że ma ściany. Część jest kwadratowa, część trójkątna. I w wierzchołkach tej podwójnej kopuły trójkątnej są akurat kule z takiego upakowania hexagonal close packing. A takie. Mm, yy, Siatka przestrzenna ściennie centrowana, czyli face-centered cubic packing, to jest takie ułożenie, jakie na początku pokazywałem. No to inny sposób wyobrażenia go sobie jest taka, że bierzemy dwunastościany rąbowe. Dwunastościan, którego półforemny, którego ścianami są rąby. Wpisujemy w takie dwunastościany kule. No i możemy sobie wyobrazić, że mamy takie klocki. I te klocki okazuje się szczelnie wypełniają przestrzeń. Jak się zajrzy do teleskopu matematycznego Hugona Steinhausa, to można, no nie taki obrazek, ale wypełnianie przestrzeni dwunastościanami rąbowymi też gdzieś tam jest wspomniane. I to tutaj ta szóstka kul i wrócę i ta Szóstka kul, tutaj, takim po trójkącie, po ułożonym wzdłuż płaszczyzny, która przechodzi przez yy, trzy wierzchołki sześcianu. Jego środek to jest ten sam kawałek. No, oczywiście, kłopot. Z dowodem, że to ułożenie jest najgęstsze, jest taki, że my po pierwsze wcale nie mamy pewności, dlaczego akurat symetryczne ułożenie miało być najgęstsze. Może nasza przestrzeń ma jakąś taką cechę, że jak układamy kulę w bardzo olbrzymim jej obszarze, to możemy je układać jakoś tam niesymetrycznie, ale jednak, yy, ale jednak gęściej. Gdzieś tam w XVII wieku Newton i Gregory wiedli spór o to, ile jednakowych kul może dotykać takiej samej od zewnątrz, nie przecinając się. Jeden twierdził, że 12, drugi, że 13. I rozstrzygnięcie tego sporu za pomocą dowodu przekonującego miało miejsce w XX wieku. Że Newton miał rację, że 12, a nie 13, że 13 to się już tam nijak nie da wtrynić. No więc w XX wieku, yy, dlatego wspomniałem o Hilbercie, yy, hipoteza Keplera była częścią problemu XVIII na liście problemów Hilberta. Yy, to, o czym mówię, to ten zbliżony stary problem z Pur Newtona z Gregorem. Yy, w połowie XX wieku węgierski matematyk fejer Tot pokazał, że hipotezę Keplera można do olbrzymiego, ale skończonego zestawu. Obliczeń dosyć rutynowej natury zredukować do bardzo wielu równań liniowych i układów nierówności liniowych. I na przełomie trzeciej, i czwartej, ćwiartki XX wieku, kiedy część z obecnych była już na świecie, słynny amerykański matematyk, też medalista Fitz, John Mirno, napisał gdzieś, że to jest w ogóle skandal, że taki problem jak hipoteza Keplera jest dotąd nierozwiązany. skandaliczne, że to zostało nierozwiązane. No i co się działo dalej? Zrobię tutaj interludium, wspomnę nazwisko Woronoya. Georgij Voronoi po rosyjsku, a Woronyj po ukraińsku, to był człowiek ukraińskiego pochodzenia. To był profesor tego uniwersytetu, promotor Wacława Sierpińskiego. On wprowadził, z jego nazwiskiem są związane komórki Voronoja. Cóż to są komórki Voronoja jakiegoś skończonego zbioru punktów albo, albo powiedzmy jakiegoś upakowania kul? Komórka Voronoja danej kuli to są wszystkie te punkty, które są bliżej środka tej kuli niż środka jakiejkolwiek innej kuli. Jak są jakieś kule powrzucane do powiedzmy naczynia w kształcie walca, to można z każdą z nich związać komórkę Voronoja i tu jest obrazek, który jeden mój znajomy z Kalifornii robił, to jest 2300 kulek warcu i dla nich przez komputer narysowane komórki Voronoja. to po prawej to są komórki woronoja, jakiejś luźnej siatki punktów skończonej w 3 robione z blachy i szkła przez studentów architektury w Zurichu. Yy, I po prostu badanie gęstości upakowań wiąże się z badaniem komórek Woronoja, z tym jak one mogą być poukładane. Te komórki są wielościenne, yy, więc ich ściany są opisane przez jakieś równania liniowe. No i to jest ślad tego, jakie metody tam w środku zaczynają być. W tej drugiej połowie, czy może właściwie w ostatniej ćwiartce XX wieku. Pojawiło się kilka błędnych dowodów yy, hipotezy Keplera. Yy, dostarczycielem kilku, więcej niż jednego był ten yy, matematyk o, o chińskim nazwisku. One wszystkie miały tę cechę, że były w nich takie miejsca, gdzie człowiek, autor dowodu pisał: No, a teraz to już widać, że w tej konkretnej sytuacji to i to będzie optymalne. Każdy widzi. I ludzie mówili: No nie, no chwileczkę, ale żeby to udowodnić. No można rzeczywiście było udowodnić, ale w tym miejscu to musieliśmy pracować i dostarczyć 8 stron czegoś, tam. więc nie akceptujemy. I to jest śmieszne. Ja pamiętam to, powiedzmy, gdzieś tam z końcówki swoich studiów i początku kariery uniwersyteckiej, jak późniejszy pogromca hipotezy Keplera, Tom Hales, wspomniany tutaj w drugim punkcie pisał artykuły przeglądowe pod tytułem Jaki jest aktualnie status hipotezy Keplera i czego tam naprawdę nie wiadomo. Przez 5 lat 93-98 Tom Hales, profesor z Pittsburgha i Sam Ferguson, jego najpierw doktorant, potem postdoc, przeprowadzili dowód hipotezy Keplera wspierany komputerowo. Ten dowód to jest kilka tekstów, które łącznie mają 250 stron, plus część wykonywana komputerowo, która wymaga no, kilku gigabajtów danych. No i oczywiście to, to się działo mniej więcej 20 lat po udowodnieniu hipotezy czterech barw. No i na nowo obudziło pytanie wśród matematyków, czy to naprawdę jest dowód, jak się go sprawdza. Więc mam jeszcze jeden slajd, gdzie co tam co tam było od matematycznej strony w, tej, w tym dowodzie Heilsa. Jest tam trochę teorii optymalizacji, trochę teorii grafów i kombinatoryki. Są te komórki Voronoja, które pokazywałem na obrazku. No i rozmiary obliczeń to jest mniej więcej 10 do 5. Jakieś 100 tysięcy zagadnień programowania liniowego i każde z nich to jest układ mniej więcej 1000 czy 2000 równań liniowych i nierówności liniowych, w których występuje 100 lub 200 niewiadomych. Każda z tych rzeczy z osobna jest dość trywialna. Jakich jest 10 do 5, to to się robi nietrywialne i nikt by nie chciał nawet największy sadysta katować pojedynczego człowieka robieniem tego ręcznie. Yy, dlatego to jest zrobione komputerowo. I co z tym się dalej stało? W 2005 roku, proszę zwrócić uwagę, oni to zrobili przez w latach 93-98. Siedem lat po tym jak w zasadzie było powiedziane, o to jest cały dowód jest ogłoszony. Wszyscy wiedzą, że ci dwaj ludzie ogłaszają, to się dzieje stopniowo, i teraz już jest komplet, naprawdę wszystkiego do. Nie? W 2005 roku Annals of Mathematics opublikowało pracę Halesa, trochę ponad 100 stron, która, jak powiem, stanowi taki bardzo precyzyjny yy, opis dowodu dla zawodowych matematyków z pominięciem naprawdę nieistotnych szczegółów i z takim bardzo gruntownym omówieniem tej komputerowej części. I sam Heil wspomina, to no można znaleźć na jakichś jego wykładach, jak mm, ten dowód oczywiście czytało kilku recenzentów i mieli wątpliwości. Heil wspomina gdzieś, jak redaktor Annals of Mathematics napisał do niego: No dobra, no my w zasadzie jesteśmy gotowi to opublikować, ale niech pan nas przekona, że to jest prawda. I Helstak stoi przed jakąś publicznością, tak jak ja teraz, i rozkłada ręce, i mówi: No, ja przecież po to te prace napisałem. Yy, więc, no, mogliście czytać, no, wszystko robić. No, ale Annals of Mathematics opublikowało te prace, opublikowało przy niej taką krótką notkę redakcji, w tym zeszycie, że. No, że zasadniczo biorąc, redakcja i recenzenci są przekonani o tym, że ten dowód jest poprawny, ale że ponieważ takie dowody w matematyce się pojawiają, to Annals of Mat Mathematics w niniejszym zajmuje stanowisko, że będzie takie dowody przy no, rozsądnym stopniu przekonania o, o prawdziwości tezy, rzetelności autora, etc. publikować. Więc jest jakiś moment, Zmiany w matematyce, jak dla mnie. Hales się yy, czy wkurzył czy nie wkurzył. Na pewno powiedział, że jego to nie satysfakcjonuje, i on uruchamia projekt, który nazwał Fly Formal Proof of Kepler. I że on doprowadzi z grupą współpracowników do tego, że cały dowód hipotezy Keplera zostanie yy, napisany w taki sposób, że. Jakiś program, taki będący formalnym asystentem czytającym dowody zapisane w języku zrozumiałym dla komputera, przebrnie ten dowód, ten program i powie, tak, to jest poprawny dowód. I to się stało w 2015 roku. Ten flyspeck uruchomiony nieco przed tym 2005, wtedy kiedy redakcja już w zasadzie powiedziała, że opublikuje i jeszcze trzeba było poczekać, aż to się ukaże w konkretnym numerze, flyspeck zakończył się sukcesem. No i zakończenie z mojego ostatniego slajdu jest takie, że można by oczywiście zapytać, no a dobra, a... Matematycy spokojnie żyją z przestrzeniami o różnej liczbie wymiarów. To gdzie wiadomo jakie są najgęstsze pakowania kul? No na prostej to jest mało ciekawe, bo to są jednakowe przedziały stykające się końcami. Na płaszczyźnie to są jednakowe koła ułożone w taką Sześciokątną siatkę plastramiodów. W przestrzeni no to trzeba to, co na płaszczyźnie kombinować i nakładać warstwami. I ten sposób myślenia okazuje się zgubny. To znaczy, w wyższych wymiarach to przestaje działać. Takie, Jak wiemy, co jest w wymiarze 3, coś tam, to tak składajmy te trójwymiarowe rzeczy i zobaczmy, co będzie w wymiarze 4. Albo to przestaje działać, bo można znajdować na różny sposób kąt przykłady. I są dwa wyjątki, kiedy to wiadomo, co tam się dzieje. Oba te wyjątki to jest matematyka z ostatnich powiedzmy 5 lat. I to jest matematyka, za którą jest jeden z czterech ostatnich medali Filca. Medal Filca Maryny Wiazowskiej z lipca 2022 roku. No chociaż jej prace są pierwsza jest ogłoszona w 2016, opublikowana w Annals w 2017. Obok 2017 jest jej yy, praca z Konem, Kumarem, Millerem i Radczenką. I w wymiarze 8 i w wymiarze 24 wiadomo, jakie te najgęstsze upakowania są. Co więcej, ja tu pokazywałem, że na przykład w wymiarze 3, no to takich upakowań o tej samej gęstości. Jest wiele, bo można te warstwy nakładać w rytm walczyka i w rytm bluesowy, i można mieszać te oba rytmy ze sobą. Można grać przez jakiś czas blusa, a potem przez chwilę pograć walczyka, tak? albo można w ogóle to naruszyć i yy, jak powiem, zwalniać te rytmy. Ty, tych, nawet jak one mają być symetryczne ze względu na przesunięcia, to tych najgęstszych upakowań jest bardzo dużo. A wer 8 i wer 24 jest jedno jedno jedyne. I to Wiazowska stwierdziła. I za to mam medal filca. I na tym skończę.